Witam. Tym razem chciałem pokazać, jak bardzo prosto zbudować dekoder priorytetowy na opisując go w AHDL-u. Wcześniej jednak weźmiemy taki układ i zobaczymy, jak on wygląda narysowany na bramkach. No, jak widać, trochę tego jest. Stworzenie tego wymaga trochę czasu. No tu oczywiście mamy gotowca, więc wszystko fajnie, ale jeżeli musimy zbudować jakieś nietypowe jakieś rozwiązanie, to musimy się nieźle namęczyć. No, wymaga to sporo czasu. Teraz jak to wygląda w opisie sprzętu? No, banalnie, tak? Wejścia, wyjścia i kolejne warunki od najwyższego do najniższego. Wszystkie pozostałe mają ustawić stan nieaktywny. Akurat tamten jest dziesiętny, więc ma jeszcze, trzeba dopisać tu jeszcze 8, 9. Kombinacje, no ale ja akurat powiedzmy chciałem zrobić, nie wiem, może 148 jest dziesiętny, to już, no już teraz nie będę, w każdym razie ma mieć 7 wejść, miałby mieć 6 wejść, no to też nie problem, wywalamy dwie linijki ostatnie i po robocie. No i priorytet tu jest uzyskany niezwykle prosto. Wiadomo, że wykona się pierwszy z ifów, których warunek jest spełniony, czyli na przykład, jeżeli będzie na trzecim, wykona się ten warunek, ustawi tu nam na wyjściu trójkę, czy co tam chcemy, i już dalsza część nie będzie, że tak powiem, analizowana, tak? Więc nie wykona się ten, nie wykona ten, wykona się ten, to już wiadomo, że kolejne nie mają się prawa wykonać, bo to jest, jeśli nie, to... A tu mamy nieprzewidziane, bo mamy 4 wejścia, kombinacji wyjściowych mamy tylko 7, czyli 3 bity wystarczą, to tu sobie w każdym innym przypadku, nie musimy tego tutaj rozbudowywać do 16 warunków, tylko każdy inny przypadek ustawi nam na wszystkich wyjściach jedynki. Dla porównania, zobaczcie, jak się musiałem namęczyć, robiąc to na GAL-u, na Amidze. No, kto chce, może sobie to przeanalizować. To jest odpowiednik tego tu. Przy czym w GAL-u jeszcze tu były zaszyte dodatkowe funkcje, czyli był sygnał reset generowany, bo to było do Motorola 68000. Ona, dla niej reset to jest równoczesne 0 na wejściu halt i wejściu reset. Sam reset to powoduje tylko tam częściowe zerowanie, nie całe wyzerowanie układu. I używane jest głównie to reset jako nie wejście dla prostka, tylko wyjście, dlatego to są trójstanowe, żeby no tak naprawdę otwarty kolektor uzyskany przez wyjścia trójstanowe. Chodzi o to, aby procesor mógł resetować układy peryferyjne, jest taka komenda i wystawia na linii reset sygnał 0. Jak sam halt, na przykład my wystawimy na halt 0, procesor się zatrzyma. Było to używane w Amidze na przykład do spowolnienia działania gier. Dawało się jakiś tam sygnał prostokątny na halt i zależnie od jego częstotliwości, czy tam wypełnienia, procesor działał szybciej lub wolniej. No, generalnie od wypełnienia. Można było go po prostu spowolnić. A gdy na obu ustawimy poziom niski, wtedy resetował się procesor. To było, no już teraz nie powiem wam z pamięci, musiał zerknąć na schematy, kiedy się pokazywałem tego systemu. Tam było to narysowane, jak to było podłączone z prockiem, o co tam chodziło. No były tu jakieś wejście resetujące, to RSI to było wejście, które miało ustawiać generalnie te... Czemu tu był ten stan trzeci? I tu mamy I-RES, RSI. Dobra, trzeba zobaczyć schemat, ale tu głównie chodziło mi o ten dekoder, encoder z 8×3. No jak widać, dużo łatwiej stworzyć coś takiego i łatwiej to zrozumieć niż to, co tu mamy, prawda? Jakbym takie coś pokazał i powiedział, zgadnijcie, co to jest, to pewnie długo by się trzeba zastanawiać, a tu od razu można się zorientować, co to za twór. No czy to działa, no... Już teraz powiem wam, że nie pamiętam, czy ja to symulowałem. Zaraz się okaże. Nie, nie ma pliku. Bo by tu był. Czyli nie symulowałem jeszcze tego. Projekt jest dobrze ustawiony. O kurna. Tu zrobiłem akurat, że W0 ma najwyższy priorytet. To jest kwestia, co kto lubi. Może nie będę wszystkich tych wejść. Tylko, że tu mam kropka, mi się nacisnęła. Tylko jak nie umieszczę wszystkich, to pewnie się symulator zbuntuje. Oczywiście, jeśli byśmy chcieli z jakiegoś powodu, aby aktywny był stan wysoki, to tu zmieniamy to po prostu na jedynki. Albo, no coś nietypowego, część stan wysoki, część niski. To po prostu sobie tu zmieniamy na jedynki, no i dla porządków te nazwy też tu by trzeba zmienić na niezanegowane, no i tu stworzyć dwa typy wejść, negowane, nienegowane, albo każde osobno deklarować. Tu nie trzeba wydłużać czasu symulacji. Nie ma tu też zegara, to jest układ w pełni asynchroniczny. A tu uaktywnimy sobie kilka i dla porównania jedno, a kurczę, nie spojrzałem, mogłem się nie męczyć, kliknąć to i bym miał wszystko, a trudno. Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, a miałem z nią problemy. Jak tworzycie grupę, to gdzieś się kiedyś zakręciłem, raz zaznaczyłem, żeby pokazywał w innym kodzie i potem miałem głupoty. Trzeba pamiętać, żeby to było odznaczone, bo jak nie, no to później sobie zaznaczycie, zobaczycie, że tam jakieś cuda wam pokażę. O, i teraz już jak widać jest tu plik, ciach, no i popatrzmy, co on pokazuje. F, no bo nic nieaktywne, 0, bo aktywne wejście 0, 2, bo aktywne wejście 2, 3, bo aktywne wszystkie i tu 3, bo aktywne 3. Czyli widać wyraźnie, że priorytety działają, a nie jak w tym 74S414, że to nie do końca tam działało poprawnie. Jak już jesteśmy tu przy takim zapisie, oczywiście możemy w ten sposób też to zapisać, możemy nie korzystać z dobrodziejstw tabel, ifów, tam switchy czy innych takich bajerów, tylko wszystko opisywać sobie tak funkcjami. Proszę bardzo, kto co lubi. Ale tu mamy taki plik, co się zowie prosi było go jakimś eksploratorem jednak obejrzeć. Nie mam powiązanych nazw, więc trzeba będzie ręcznie. O, RPT. Tu mamy zajętość, także możecie sobie porównać, jak coś tam spłodzicie w stosunku do tego, co narysujecie. I tu będzie, jak dobrze pamiętam, tu. Czy wam coś to przypomina? Także jak widzicie, i to samo jest, jeżeli będzie coś namalowane, gdzie tu tworzyłem jakieś... bramki na pewno... Tworzyłem GDF, powinien wtedy być tu. No tu jest GDF, czyli bierzemy sobie raport. I zobaczcie. Jest to sprowadzone do najprostszej możliwej postaci. Jak sobie te książeczki, które wam wspominałem, za kawę wam mailem wyślę, bo te dokumenty są do znalezienia w necie, ale trzeba się trochę natrudzić. Chodzi konkretnie o najbardziej o tą pozycję, ale i pozostałe też są przydatne. Oraz tu zrzut tej strony. Jak się nie chce wam szukać, stawiacie kawę, to dostajecie te dokumenty. No i oczywiście wszystkie tu projekty, które dotychczas były przeze mnie omawiane, więc nie trzeba bawić się w ich wpisywanie, przepisywanie z ekranu. To tyle przyda wam się. Tu najbardziej dla was istotne jest to, ile to zajmuje zasobów. I możecie sobie wtedy porównywać różne opcje. Na tym filmie to już wszystko. Jak się podobał, to łapki w górę, subskrypcje, kawy, wsparcie i tak dalej. Do usłyszenia.